W dzisiejszym odcinku basenowym, już tradycyjnym, o praktykowaniu wdzięczności. Spokojnie, zaraz Ci wytłumaczę, co mam na myśli. Wideo, jaki dla Was tworzę z basenu w taki luźniejszy sposób, bardzo mi się podoba, bo czuję, że mogę być jeszcze bardziej sobą, bo jak są duże kamery, światła, to jednak jest takie większe usztywnienie, albo nawet jak zakładam marynarkę czy muszkę, to już jestem takim bardziej sztywnym Marcinem Osmanem, bardziej oficjalnym. Jak to jest z tą wdzięcznością? Leżę sobie teraz w basenie, wstałem rano i zamiast iść pod prysznic, to sobie skoczyłem do basenu na wyspie Koh Tao i wchodzę do tego basenu i czuję, jak mi się zaczyna Micha świecić i sobie myślę... Brak mi słów. Tak się poczułem, chodząc tutaj do basenu. I słowem, które najbardziej tutaj pasuje w tym momencie, jest wdzięczność. I praktykowanie wdzięczności, pomyślałem, że od razu wchodząc do przemyślenia w ten stan, się z Wami podzielę tym wideo, co ja rozumiem przez wdzięczność, co ona mi daje. Też Wam pokażę kilka ćwiczeń, których my używamy u siebie z Kamilą, czy również u nas w całej firmie OSM Power. Wdzięczność to docenianie, zauważanie i skupianie się na tym dobrym. W niektórych materiałach już o tym mówiłem, ale Wam przypomnę, że my z Kamilą robimy sobie listę wdzięczności. I ta lista wdzięczności to jest 40 punktów, które na koniec dnia, tuż przed zaśnięciem, wypisujemy sobie... Nie wypisujemy. Mówimy sobie, leżąc już w łóżku po ciemku, za co jesteśmy wdzięczni za ostatnie 24 godziny. To mogą być rzeczy duże, na przykład wysłaliśmy do druku książkę Tonego Robbinsa. Mogą być rzeczy maleńkie, czyli spróbowaliśmy nowego owoca, albo otwarliśmy komuś drzwi. Takie maleńkie rzeczy. Ale sztuką jest to, żeby robić to regularnie i żeby robić to przynajmniej 40 rzeczach. Bo wtedy kolejnego dnia jesteś bardziej uważny i skupiasz się na tym, że musisz zebrać rzeczy, które będziesz wymieniał wieczorem. Więc musisz również być skupiony na tym, co się u Ciebie dzieje. Wdzięczność również wiąże się z ekonomią wdzięczności, czyli Gary Vaynerchuk i wszystko to, co my robimy u nas w biznesie, że daję, jestem wdzięczny za to, że w ogóle chciałeś ode mnie wziąć porcję kontentu. Dlatego nawet jak mam jakiś taki chwilowy, 3-sekundowy kryzys, że może nie warto robić to wideo, bo ono ma 500 viewsów, a nie 50 tysięcy, to przychodzi mi znowu myśl taka, że dobrze, ale wystarczy jeden komentarz wdzięczności z Waszej strony i już było warto to zrobić. Wdzięczność to siostra optymizmu. Wdzięczność to siostra uważności. I te cechy, rzeczy, czynności, procesy się sobą cały czas nieprzerwanie łączą. I mówiłem Wam też o tym, że zamknąłem firmę 7 lat temu, że to było dla mnie bardzo bolesne. Nawet sam fakt tego, że o tym mówię, teraz jeszcze powoduje, że mam nadzieję, że poczujecie, że to naprawdę było dla mnie bardzo bolesne. Nie po to, żeby się użalać nade mną, ale żeby uwierzyć mi, że właśnie te metody powodują, że jeszcze bardziej wierzę w wdzięczność. Wtedy jak straciłem wszystko, wydawało mi się, że wszystko, nie straciłem wszystkiego. Byłem zdrowy, miałem super żonę, wtedy jeszcze była moja dziewczyna Kamila. Ja mówię na wideo Kamila, a w tym momencie dokładnie, przychodzi Kamila i mówi: ja Cię właśnie szukałam. Chcesz być, Kamila, na wideo dzisiaj, czy jeszcze nie? Kamila mówi, że nie chce być na wideo chwilowo. Na teren wkroczył właśnie forfeiter tak zwany. Wdzięczność. Zrób sobie dzisiaj jedno ćwiczenie. Ale nie tak, że to wideo obejrzysz, bo no super, fajnie, o, ale basen, chciałbym palmy. Tylko zrób sobie dzisiaj jedno ćwiczenie. Przez cały dzień bądź uważny, możesz nawet zapisywać w dodatniku rzeczy, za które jesteś wdzięczny i co był razem sam albo ze swoim partnerem, partnerką wieczorem przed zaśnięciem. Zmienić taką listę wdzięczności i zobaczysz, jak pięknie, super się poczujecie i również zobaczysz, jak wzrośnie Twój zasób energii, którą masz w tym swoim wiaderku, koszyczku, baterii, która
każdego dnia się zużywa przez złych ludzi, przez trudności, przez jakieś wyzwania i tak dalej. Ekonomia wdzięczności, wdzięczność to jest to, co rozwija mnie i mój biznes. Ekonomia wdzięczności rozwija mój biznes, a wdzięczność wobec tego, co się u mnie dzieje, ale praktykowana, ćwiczona, pogłębiana, powoduje, że jeszcze bardziej mi się chce działać. Pytacie mnie, skąd mam motywację, jak to się dzieje, że w ogóle chce ci się działać. Chce mi się, bo jestem wdzięczny za to, co zrobiłem. Jestem wdzięczny za reakcję moich klientów, jestem wdzięczny za każde zamówienie w sklepie, jestem wdzięczny za każdą minutę, jaką jestem teraz na wyspie, jestem wdzięczny za ból wczorajszych zajęć crossfitowych w 35 stopniach, jestem wdzięczny za pataja za 7 zł, którego wczoraj zjadłem u mamy w domu, o tym też będzie wideo, i tak dalej, i tak dalej. I to powoduje, że nie ma miejsca na dwie emocje, jak mówi Gary Vaynerchuk i Tony Robbins, że jedna emocja silniejsza wypiera drugą. Czyli nie może być jednocześnie zły, wściekły i wdzięczny. Tak samo jak nie możesz być zgarbiony, smutny i się śmiać. Nie możesz. Silniejsza emocja wygrywa.